Pierwsza zasada pisania historii o podróżach w czasie brzmi: nie pisz historii o podróżach w czasie. Hej, ja nazywam się Jakub Lipowski i zapraszam na odcinek krytykujący wątki oparte na władaniu czasem. Do tego grona zaliczam podróże w czasie, przewidywanie przyszłości i punktowe manipulowanie czasem. Dlaczego ich nienawidzę? Bo są pełne niespójności i tworzą dziury fabularne. Nie ma jednej logicznej, spójnej teorii podróży w czasie, która wyjaśniałaby wszystkie możliwe sytuacje i konsekwencje. Każda historia o podróżach w czasie musi wprowadzać własne założenia i reguły, a te bywają niezgodne z prawami logiki. Do tego bohaterowie zupełnie nie potrafią korzystać z tego typu mocy, ale o tym w późniejszej części odcinka. Najpierw zabierzmy się za popularny przykład. Co się stanie, jeśli podróżnik w czasie zabije swojego dziadka, zanim ten spłodzi mu rodzica? Czy podróżnik w czasie zniknie z istnienia, ponieważ nigdy się nie urodził? Jeśli tak, to kto zabił dziadka? Przecież nasz podróżnik w czasie nigdy się nie urodził, więc jak miałby zabić swojego dziadka? No ale skoro nie zabił dziadka, to nasz podróżnik jednak żyje i cofa się w czasie, żeby zabić swojego dziadka. Dochodzimy tutaj do pętli, która nazywa się paradoksem dziadka. Możemy też wyjść z założenia, że podróżnik w czasie tworzy alternatywną linię czasową, w której on sam nie istnieje, ale jego dziadek tak. Zatem, jeżeli podróżnik wraca do przyszłości, to trafia do swojej przyszłości i nic się nie zmienia? Czy trafi do alternatywnej linii czasu, którą właśnie stworzył? A może wyrzuci go w jeszcze inne miejsce? No, robi się tutaj lekki bałagan, nad którym ciężko zapanować. Niewiele lepiej jest z przewidywaniem przyszłości. Czy można zmienić przyszłość, jeśli znamy ją z góry? Starożytni Grecy wierzyli w fatum. Jest ono siłą determinującą losy bohaterów, niezależną od ich woli czy działań. Motyw ten przedstawiał Sofokles w Królu Edypie. Rodzice głównego bohatera otrzymali przepowiednię przy jego narodzinach. Według niej Edyp miał zabić swojego ojca i poślubić własną matkę. Wszystkie postacie próbowały zapobiec przepowiedni, ale doprowadzili do jej spełnienia. Laios mógł skoczyć z klifu, aby mieć pewność, że nie zabije go Edyp. Jokasta mogła po prostu nie wziąć ślubu z jakimkolwiek mężczyzną, aby mieć pewność, że nie poślubiła własnego syna. Równie dobrze, Edyp mógł też nikogo nie zabijać i pozostać kawalerem, zatem teoretycznie przepowiednie dało się obejść. A co by się stało, gdyby bohaterowie rzeczywiście podjęli tego typu kroki? Przewidywanie przyszłości nie byłoby przewidywaniem przyszłości. Wyrocznia powiedziałaby wtedy fałszywą przepowiednię. Jeśli kiedykolwiek traficie na przepowiednię w historii, to na 99% możecie być pewni, że się spełni. Istnieją tylko trzy sytuacje, w których do tego nie dojdzie. Autor zapomniał o przepowiedni, ale do tego raczej nie dochodzi. Coś, co wzięliście za przepowiednię, nie było przepowiednią. Autor umyślnie zostawił w fabule czerwonego śledzia. No dobra, może przy majstrowaniu z czasem prawa logiki i zdrowy rozsądek są naruszone, ale przecież nie o to chodzi, żeby się na nich skupiać. Grunt, aby przedstawiona historia była dobra. Ja się z tym zgadzam. Tylko że fabuły dzieł o podróżach w czasie są bardziej dziurawe od szwajcarskiego sera i męskich skarpetek. Z jakiegoś powodu pisarze nie potrafią usiąść do skryptu i pomyśleć, czy wprowadzenie zdolności do podróży w czasie aby na pewno nie powinno mieć wpływu na ich historię, poza fragmentem, w którym jej potrzebują. Załóżmy, że na przestrzeni historii rodzice głównego bohatera, niejakiego Henryka, zostają zamordowani przez znanego przestępcę. Mija kilka lat i niestety tym razem ginie też jego ojciec chrzestny oraz zwierzak, którego Henryk lubił. No, ale szczęśliwie się składa, że w świecie przedstawionym istnieją przedmioty pozwalające na cofanie się w czasie. I tak się składa, że od paru miesięcy posiadaczką takiego przedmiotu jest przyjaciółka Henryka. Za radą swojego mentora korzystają z takiego przedmiotu. Cofają się o kilka godzin i ratują chrzestnego oraz zwierzaka. No i tu człowiek zaczyna się zastanawiać. A tak właściwie to dlaczego nikt wcześniej nie wpadł na pomysł, żeby cofnąć się w czasie i uratować z rodziców Henryka? Oczywiście nabijam się tutaj z motywu zmieniacza czasu z Harry'ego Pottera. Dumbledore wiedział, jak używa się zmieniacza czasu. Członkowie Zakonu Feniksa chyba również. Zatem dlaczego po śmierci Potterów nikt nie wpadł na pomysł, aby cofnąć się w czasie i zorganizować zasadzkę na Voldemorta? Jeżeli nie byli w stanie go pokonać, to mogli przynajmniej wysłać Patronusa z informacją. Ej, weźcie uciekajcie, bo sami wiecie kto przyjdzie was zabić za kilka godzin. Skąd wiem?
Użyłem zmieniacza czasu, kiedy dowiedziałem się o waszej śmierci. Na brodę Merlina. Naprawdę nikt wcześniej nie wpadł na to, że można tak tego użyć. W ogóle świat czarodziejów J.K. Rowling ma tyle głupot, że można zrobić o tym mnóstwo materiałów. Zainteresowanych tego typu treściami odsyłam na kanał Imaginarium. My z kolei zmieniamy znane uniwersum. Jeżeli znacie filmy Marvela do Avengers Endgame, to zastanówcie się, kto z dotychczasowych bohaterów MCU jest największym idiotą. W pierwszej kolejności do głowy przyszedł wam pewnie Drax, Ant-Man, być może Star-Lord lub Groot. Myślę, że każda z tych odpowiedzi jest okej, ale prawdziwy czempion głupoty jest tylko jeden. Doktor Strange. Najwyraźniej, niezależnie od uniwersum, czarodzieje są idiotami, którzy nie potrafią skorzystać z władzy nad czasem. Z jakiegoś powodu Strange w swoim pilotażowym filmie sensownie używa kamienia czasu do pokonania Dormammu i jego akolitów. Pokazuje też, że potrafi manipulować czasem obszarowo, jak i punktowo. Natomiast w Avengers Infinity War najwyraźniej o wszystkim zapomina. Zacznijmy od sceny, w której Strange sprawdza ponad 14 milionów alternatywnych przyszłości, ale znajduje tylko jedną, w której zwyciężają. Przełóżmy tą koncepcję na drzewko decyzyjne. S oznacza start, znak zapytania opcję niepewną, P przegraną, a Z zwycięstwo. Zaczynamy w punkcie startowym, z którego mamy 5 opcji. Dwie wykreślamy na start, bo od razu prowadzą do przegranej. Zaczynamy rozpatrywać 3 niepewne, po czym wykreślamy wszystkie prowadzące do przegranej. Zostajemy na ścieżce niepewnej i docieramy do zwycięstwa. Analogiczny proces przeprowadził Strange dla swoich 14 milionów opcji. Tylko dlaczego nie zaczął szukać odnóg prowadzących do zwycięstwa między opcją niepewną, a tą, którą uznał za zwycięstwo? Czyli pozwolenie Thanosowi na realizację swojego planu. Strange miał mnóstwo możliwości, aby powstrzymać Thanosa od momentu szukania rozwiązania do chwili pstryknięcia palcem. Musiał zobaczyć przebieg pojedynku z Thanosem, zatem był też w stanie wprowadzić do niego poprawki. Strange mógł cofnąć rękawicę do momentu, w którym nie znajdował się w niej żaden kamień nieskończoności. Wiemy, że kamień czasu działa na inne kamienie nieskończoności, bo Thanos użył go w ten sposób do wskrzeszenia Visiona. Star-Lord mógł odczepić kamień mocy i dać go Strange'owi do użycia przeciw Thanosowi. Można było też odczepić kamień przestrzeni, po czym Strange wrzuciłby Thanosa w pętlę ciągłego spadania. Strange mógł też zamienić Thanosa w dziecko lub go postarzeć. Odciąć rękę z rękawicą portalem. Zapętlić umysł Thanosa w stanie transu Mantis. Uciekać, dopóki Thor nie przybędzie z bronią zdolną zabić Thanosa. Wysłać Thorowi informację, aby mierzył w głowę Thanosa, albo tak, aby odciąć mu rękę. Wyrzucić Thanosowi duszę z jego ciała. Może Strange przeglądał te wszystkie akcje pobieżnie i nie dojrzał wszelkich niuansów. No być może, ale przypominam, że ten skończony debil potrafi cofać czas. Kiedy coś nie wyszło w pojedynku, to mógł to po prostu cofnąć i kazać wprowadzić swoim poprawki. Mógł też przeteleportować gdzieś Star-Lorda, aby ten nie naparzał Thanosa po pysku, bo to doprowadzi do przerwania transu Mantis. Oczywiście Strange mógł też wyjść z założenia, że podróż w czasie nie jest rozwiązaniem, bo ta więcej napsuje niż naprawi. Dlatego w jego zwycięskiej wizji Avengersi cofają się w czasie, aby zebrać kamienie i pokonać Thanosa. Mam wrażenie, że twórcy, nie tylko ci z Marvela, dają zbyt potężne zdolności postaciom, aby przede wszystkim zrobić dobre widowisko. Nikt nie myśli o logicznych konsekwencjach i polega na zawieszeniu niewiary odbiorców. To zjawisko toczy się nie tylko zdolności kontrolowania czasu, ale przy nim staje się niezwykle widoczne. Z tego powodu przypominam pierwszą zasadę pisania historii o podróżach w czasie. Nie pisz historii o podróżach w czasie. Na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Jakub Lipowski i życzę udanego dnia.